są takie wydarzenia w życiu, że się poznaje nie przez przypadek ludzi. I poznaliśmy pan. Chodź, kici. Kici, 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 kici. Chodź, chodź. Chodź, bo ty będziesz krzyczał. Że poznaje się ludzi takich właśnie jak Mikołaj i potem już jakby samo to idzie. Ja mam pierwsze skojarzenie, jak kiedyś kupowało się bułkę chleba dużą i tato zawsze brał ją tak pod pazuchę i tak nożem do siebie kroił i to były takie porządne kromki. I wtedy były kanapki. Mi się kojarzy taka kanapka, chleb z dżemem porzeczkowym. Takie białe pieczywo i do tego masełko i dżem porzeczkowy z takich naszych porzeczek. Ja na pewno pamiętam jeszcze, jak właśnie z tatem jeździliśmy do piekarni i tam byli prawdziwi piekarze, którzy pakowali właśnie ten chlebek w kosze do wypieku i w tej piekarni było tak zadziwiająco biało. Na co dzień prowadzimy małą restaurację rodzinną. Skąd jest nazwa Dobromil? Nazwa Dobromil wzięła się od Dobrej Mili, która dzieliła naszą miejscowość do Bielska Podlaskiego, do ratusza. I to jest według tej starej mili jakiejś, to jest około 5 kilometrów. Ja codziennie jakby mam taką ochotę iść do pracy, do restauracji i uczyć ludzi, jak dobrze jeść, żeby nam to przynosiło zdrowie, i dawało taką codzienną uciechę i uśmiech na twarzy po zjedzeniu po prostu dobrego posiłku. Taką polską dla nas to jest ten Dobromil, czyli to miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy. Tutaj i teraz, w tym miejscu, w którym się urodziłyśmy, wychowujemy i wychowujemy swoje dzieci. To jest dla nas najbliższe w sercu. Pomimo tego, że bardzo wcześniej rozjechałyśmy się i patrzyłyśmy, jak wygląda świat z innej perspektywy, jak wygląda Polska z innej perspektywy, to mimo tego wróciłyśmy i jesteśmy tutaj na naszym Podlasiu i na tej naszej Polsce, którą tak naprawdę najbardziej czujemy i najbardziej rozumiemy. Tutaj mamy ten spokój, który pozwala nam się czuć domowo, u siebie, spokojnie, w taki, powiedzmy, trochę u Pana Boga za piecem. Jak wstaje codziennie rano słońce, a my wstajemy praktycznie razem ze słońcem, to rano odwiedzamy najpierw ogród i zaglądamy, czy nam coś tam urosło dobrego. Czy mamy na przykład cukinię, czy mamy nową pietruszkę w ogrodzie. Zrywamy to wszystko, zabieramy ze sobą do kuchni i staramy się zrobić coś z tego pysznego. I wtedy zaczyna się początek całego dnia, kiedy zagniatamy chleb, zagniatamy bułki i patrzymy, jak to pięknie rośnie. A potem tylko zależy od nas, co z tym zrobimy. Czy będą bułki na słodko, czy będą bułki na słono. Czy postaramy się połączyć wszystkich nasze tradycje z międzykulturowości i różnorodności naszego regionu i złapać na przykład kibiny, które są bardziej spod Litwy. Czy zrobić jakieś kołacze, czy plecione chałki, które mamy od naszych braci Żydów. Starałyśmy się znaleźć przepis, który będzie nam odpowiadał i dziś doszłyśmy już do takiego przepisu, który jest idealny. My uwielbiamy jeść codziennie ten chleb, więc to jest najważniejsze, by naszych gości karmić dobrym chlebem. To jest też trochę taka misja edukacyjna, żeby przypomnieć ludziom dobre smaki i to, co dostajemy z pola do kuchni, to powinniśmy jeść. Ja pamiętam, że jak Mikołaj wysłał nam zaproszenie i mówi, będzie taki projekt, a ja mówię, Ula, ja nie rozumiem. Ja sobie wyobrażam, że my będziemy szli z takimi workami zboża po górach i potem dojdziemy do takiego młyna wodnego, który będzie tak spływała woda i potem będziemy napędzać ten młyn i myłyć tę mąkę. Ale dopiero z tej mąki, którą będziemy tak przysiewać, będziemy dopiero zagniatać ten chleb. Ja myślę, super, jedziemy tam. Więc na pewno to Mikołaj był tą naszą dobrym aniołem, z którym się po prostu spotkaliśmy. Spotkanie w piwnicznej było spotkaniem wielkiej rodziny, którą mieliśmy przyjemność poznać dopiero tam. I wszyscy razem zasiedliśmy do stołu i dzieliliśmy się tym chlebem. To wyglądało trochę jak Boże Narodzenie, jakbyśmy się chlebem na Boże Narodzenie dzielili. Tylko latem. Tylko latem. I wszyscy usiedliśmy i nie miało to totalnie znaczenia, kto obok kogo siedział. Zgodnie stwierdziłyśmy, że to była i jest nadal
taka przygoda życia. To była wspaniała okazja do poznania kochanych ludzi i okazało się, że ten chleb, który piekliśmy, jest takim elementem łączącym, bo każdy kocha chleb, każdy odnajdywał się w tym. No sam, jak przyjechaliśmy, powiedziałaś, wszyscy, co są tutaj w hotelu, są z ekipy, możecie ze wszystkimi gadać. I ja sobie myślę, kurczę, to niesamowite w ogóle. Naprawdę wszystko wspominam bardzo miło. Każdą rozmowę, wspólne zagniatanie chleba z Piotrem Kucharskim, jak każdy swoją rękę dołożył do tego ogromnego chleba, takiego pojednania. Janeta. I... Tak, my pomimo właśnie bliskości z Janetą, my się dopiero w piwnicznej poznaliśmy, więc musieliśmy całą Polskę przyjechać, żeby osobiście się poznać. Na pewno też trzeba powiedzieć, że cała kuchnia i cała obsługa hotelu była absolutnie... Niesamowici. Niesamowici byli. To, że jak tam wszyscy się pchali w kuchnię, a nikt ani słowa nie powiedział, co normalnie w kuchni by już był, garnkami pogonili. No to było wspaniałe. No i nasi gospodarze cudowni. Tak, takim otwarciem, wszyscy po prostu serdeczni, z wielką miłością, z wielkim takim szacunkiem do każdego. Myślę, że to by było ziarno serdeczności, bo w serdeczności jest i gościnność, i dobre serce, i miłość, i wzajemne zrozumienie, i takie trochę bezinteresowność. W naszym domu to była ta gościnność, która jest zawarta w tej serdeczności. Mówi się, że Polska jest bardzo gościnna i chciałabym, żeby rzeczywiście tak było, bo to znaczy, że przyjmujemy kogoś do swojego domu, zapraszamy go, też dajemy swój czas, co jest w dzisiejszych czasach niezwykle ważne, żeby poczęstować kogoś swoim własnym czasem i wysłuchać i usłyszeć, co ma do powiedzenia.